Wał nożowy Horsz Kultro. Horsz w 2019 roku zaprezentował nowe narzędzie, pozwalające w prosty sposób realizować uprawę ultrapłytką oraz cięcie resztek pożniwnych i delikatne wymieszanie ich z glebą. Jest to wał nożowy Horsz Kultro. Głównym jego przeznaczeniem jest praca po zebranym rzepaku i kukurydzy. Wał Kultro pozwala prowadzić walkę ze szkodnikiem kukurydzy, omacnicą prosowianką, a w przypadku pracy po rzepaku wzmaga kiełkowania chwastów i samosiewów, co później ułatwia ich zniszczenie. Obydwa zabiegi mają znamiona uprawy zarówno higienicznej, jak i ultrapłytkiej. Wał nożowy Horsz Kultro 12TC jest obecnie największym tego rodzaju narzędziem w ofercie niemieckiego producenta. Jego szerokość robocza wynosi 12,2 metra. Jest dostępny jeszcze Kultro 3TC o szerokości roboczej 2,8 metra. Ten mały, podwójny wał może być przystosowany do pracy zarówno na przednim, jak i na tylnym podnośniku ciągnika. Elementami roboczymi Kultro 12TC są dwa segmentowane wały o średnicy 300 mm, podzielone na sekcje i osadzone wahadłowo na wspólnej ramie. Taki sposób mocowania umożliwia dokładne dopasowywanie się wałów do nierówności pola. Każdy wał składa się z segmentów, walców z zamocowanymi skośnie nożami. Za wałami producent umieścił regulowaną bronę palcową. Jej elementy robocze stanowią 12-milimetrowej średnicy sprężyste pręty. Głównym zadaniem brony jest równomierne rozmieszczenie resztek pożniwnych wymieszanych z glebą. W przypadku małej ich ilości palce powodują delikatne przysypywanie nasion chwastów oraz samosiewów, co stwarza lepsze warunki do ich skiełkowania.